Dzień dobry, Tomek Kutera. Konrad Hillebrand. Poligamia.pl. Trochę czasu minęło. Owszem, trochę czasu minęło, tak. Minęło całkiem sporo czasu, tak, odkąd ostatni raz nagraliśmy Politydzień. Wracamy do tego programu znów, ale trochę zmieniliśmy formułę. Owszem, zawsze narzekaliście, że ej, Politygodniu, wasze newsy są nieświeże. Owszem, mieliście rację, newsy były nieświeże. I teraz też będą nieświeże, bo stwierdziliśmy, że hej, jeśli ktoś nie śledził świata gier przez cały tydzień, to ten program jest po to, aby te newsy mu przypomnieć. Zapraszamy. Weekend, 19 i 20 maja. Twórcy łączą siły, aby bardzo, bardzo, bardzo dużo gier sprzedawać bardzo, bardzo dużo taniej. Dlaczego? Bo mogą. Akcja nazywa się Because We May i twórcy pomyśleli, że hej, skoro możemy sprzedawać gry za tyle, za ile chcemy, to sprzedajmy je za tyle, za ile chcemy. Czyli obniżmy ich ceny. Dokładnie tak. Po prostu, jeśli chcieliście kiedyś kupić taniej takie gry jak World of Goo, Anomaly Wars on Earth, czy miliard innych gier, bo naprawdę bardzo wiele tytułów jest dostępnych w tej promocji, to powinniście ją sprawdzić. Tak jest. Aktywna jest do 1 czerwca i są tam gry na różne platformy. Na iOS, na Android, a także na PC-ta i na Maca. Poniedziałek, 21 maja, 500 000 sprzedanych PlayStation 3 w Polsce. To dużo czy mało? Z jednej strony dużo, z drugiej strony jak porównamy to z wynikami sprzedaży gier, które zazwyczaj oscylują w kilkudziesięciu tysiącach nakładu, to człowiek się zastanawia, co te konsole robią. Czyżby się kurzyły pod telewizorami, bo ludzie kupili je tylko za 2-3 tytułów, a potem zapomnieli? Może. Tak czy inaczej należy to uznać chyba za sukces. Jak najbardziej. Wtorek, 22 maja. Uwaga, uwaga, Gran Turismo 6 już w produkcji. To jest bardzo ciekawe, bo głupio tak żyć bez jakiegoś newsa, że jakieś Gran Turismo jest w produkcji, więc po tym, kiedy Gran Turismo 5 wreszcie się ukazało, ciągle... Po 10 latach. Tak, ciągle czekaliśmy, kiedy wreszcie znowu będziemy mogli pytać się, kiedy wreszcie wyjdzie Gran Turismo 6 i to jest ten moment, więc ja się pytam, kiedy wyjdzie Gran Turismo 6? Nie wiadomo, na razie ten tytuł pojawił się w CV jakiegoś pracownika Sony, więc podejrzewamy, że powstaje, no... Targi E3 są coraz bliżej, więc być może tam ten tytuł zostanie zapowiedziany. Tak, a rok 2024 już za 12 lat. Środa, 23 maja. Mówiliśmy już o 500 000 sprzedanych PlayStation 3, to teraz powiemy o 6 000 000 sprzedanych Diablo 3. Tak. I tytule najszybciej sprzedający się gry PC-towej w historii. Tak jest, ponieważ w ciągu 24 godzin od premiery sprzedało się 3,5 miliona egzemplarzy Diablo 3, natomiast już po tygodniu w grę grało ponad 6 milionów ludzi. Znaczy, miało konta, bo ciężko powiedzieć, czy już grało. Tak, warto pamiętać, że w tych 6 milionach ponad milion to są ludzie, którzy dostali Diablo 3 razem ze swoją roczną subskrypcją World of Warcraft. Tak, a także warto pamiętać, że to nie obejmuje ludzi, którzy grają z konta kolegi, albo na przykład grają w kafejkach internetowych, które w Korei Południowej są bardzo popularne i dużo ludzi gra w tam w Diablo. To także nie obejmuje tych wszystkich milionów osób, które nie mogą się zalogować do Diablo, bo ciągle są jakieś problemy z serwerem. Nie, nie, to obejmuje te osoby. Aha, obejmuje, obejmuje. Czwartek, 24 maja, mamy dwie szybkie informacje z Polski. Pierwsza, grom na okładce Medal of Honor Warfighter, czyli właściwie co, dlaczego i po co. Jak wiemy, w najnowszym Warfighterze wystąpi około 100 różnych oddziałów z całego świata. No dobrze, jest trochę ich kilka, ale pośród nich jest także polski grom. I Electronic Arts postanowiło, jak rozumiem też, także w kilku innych krajach, wypuścić regionalne, krajowe okładki i dzięki temu na naszej polskiej wystąpi ktoś w mundurze gromu. Znaczy jest to, zdaje się, postać wzorowana na prawdziwym żołnierzu Grom, więc jest to tak prawie autentycznie. No w każdym razie miły akcent od polskiego oddziału Electronic Arts, a mamy też jeszcze jedną ciekawostkę z Polski. Znowu Diablo 3. Ile egzemplarzy sprzedało się w Polsce? Więc nikt nie chce powiedzieć, ile dokładnie, ale to znowu jest chyba najmocniejsze otwarcie historii Polski. I jest to z takich różnych wahań około 80 tysięcy egzemplarzy. Piątek, 25 maja. Jedna wiadomość jest zła, druga jest dobra, od której chcesz zacząć. Zaczniemy od tej złej. Kingdoms of Amalur: Reckoning było całkiem sympatyczną grą, która jak się okazało jednak nie przypadła do gustu takiej liczby graczy, aby twórcy mogli dalej pracować nad dalszym ciągiem. No, sprawa jest bardziej zagmatwana, bo 38 Studios, które pracowało nad tą grą razem ze swoim podstudiem, czyli Big Huge Games, wzięło ogromną pożyczkę od stanu Rhode Island i musi tę pożyczkę spłacić, natomiast z różnych wyliczeń, które są w internecie, wynika, że żeby im starczyło w ogóle na spłacenie tej pożyczki, to musieliby sprzedać 3 miliony Kingdoms of Amalur: Reckoning. Natomiast sprzedało się około 1,2 miliona sztuk tej gry. No i niestety studio ma ogromne długi i w piątek zwolniło wszystkich pracowników. Więc wygląda na to, że bankructwo jest niestety blisko.
A tymczasem dobra wiadomość jest taka, piątkowa, że już 12 czerwca do sprzedaży w cyfrowej dystrybucji, a więc będzie można ją kupić także w Polsce, a właściwie jego, bo chodzi o film. Chodzi o indie game The Movie. Cóż to takiego? Jeżeli interesowaliście się sceną niezależnych gier, to indie game The Movie pokazuje kulisy, jak powstawały takie gry jak Super Meat Boy, Fez i te kilka innych tytułów, o których już nie pamiętam, że grałem, ale bardzo mi się podobało. Właściwie pokazuje tylko te dwa tytuły, ale... Aha, no, okay. Więc dokładnie te kulisy tych dwóch tytułów, więc jest to spojrzenie na zupełnie inny sektor branży gier niż zazwyczaj i jestem strasznie ciekaw. No poza tym na pewno będzie to ciekawy film dokumentalny już 12 czerwca w sprzedaży, między innymi na Steamie czy na iTunes, więc w popularnych kanałach cyfrowej dystrybucji. To był pierwszy Politydzień po bardzo długiej przerwie. Dajcie nam znać, czy wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, zamieśćcie je w komentarzach pod filmikiem. A na razie my się żegnamy. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Tomek Kutera. Konrad Lebrant. Poligamia.pl. Do zobaczenia.